Mateusz Mijal odwiedził w sobotę 15 lutego Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. Jak na koncert walentynkowy przystało, nie zabrakło piosenek o miłości. Dzisiaj taki walentynkowy koncert, typowo, że tak powiem, melodyjny, piosenkowy i bardzo taki... I piosenki, które wszyscy znamy dobrze, bo to jest projekt, który nazywa się Gentleman Project. Ja to nazwałem, ten projekt nazwałem dlatego, bo to są piosenki z repertuaru Michała Bajora, Marka Grechuty i Zbigniewa Wodeckiego i tak dalej. Więc to są piosenki, które wszyscy bardzo dobrze znamy, które bardzo dobrze sobie fajnie śpiewamy i dlatego dzisiaj chcę ten repertuar wykonać troszeczkę właśnie z innej perspektywy. Pianista, troszeczkę akustyczne granie, trąbeczka, którą odkurzyłem po wielu latach, ponieważ w Krakowie kończyłem to samo liceum i mówię o tym też wszędzie. Kończyłem to samo liceum, które kończył świętej pamięci Zbigniew Wodecki na ulicy Basztowej. Pozdrawiam gorąco to liceum, ponieważ to była taka szkoła życia. I taki projekt postanowiłem zrobić, więc oprócz tego, że te plenerowe koncerty są w lato i tego naprawdę jest sporo, postanowiłem zrobić taki projekt typowo akustyczny, piosenki, najpiękniejsze polskie melodie, które po prostu znamy. Twoje utwory też się dzisiaj tutaj pojawią, usłyszymy je? No nie może ich zabraknąć, także na pewno będzie Winny, który z Liberem wspólnie nagraliśmy, będzie Góraleczka, która tu jest bardzo dobrze znana, no i będzie mój ostatni hicior, który wykonywałem też na Sylwestrze w Zakopanem, czyli w Zakopanem Cię poznałem. No właśnie, jak się ten ostatni utwór spodobał, jak się przyjął? No powiem szczerze, że nie wiedziałem, nie wiedziałem, że aż tak będzie fajnie i będzie popularny. W 2 miesiące 4 miliony odsłon, więc to jest naprawdę fajny wynik i piosenka przez chyba ostatnie 3 tygodnie była jedną z najczęściej granych teledysków, w Polsce. Cały czas rosną te słupki i naprawdę ten Sylwester też jakby tutaj bardzo dużo pomógł. I piosenka przyjęła się po prostu, to już można dzisiaj powiedzieć, bardzo dużo sygnałów dostaje z całej Polski, a też z Zakopanego, że ta piosenka jest grana po prostu wszędzie i przyjmowana miło, także ja się cieszę. Zawsze chciałem zrobić piosenkę o Zakopanem, ponieważ to jest taka miejscowość, która się zawsze każdemu z nas kojarzy dobrze. Każdy z nas miał jakieś tam wspomnienia, zawsze z dziewczyną czy z żoną po prostu tam bywał i każdy z nas gdzieś tam to Zakopane dobrze wspomina. No i dzięki tej piosence też no, wielki powrót trąbki. No tak. Tak jak mówiłem, odkurzyłem po paru latach. Nie sięgałem do niej, zawsze gdzieś tam jeździła ze mną w samochodzie. Natomiast pomyślałem, no dlaczego nie? Uczyłem się na tym grać instrumencie pięknym 8 lat. Szkoła podstawowa, liceum muzyczne. Więc po prostu postanowiłem ją odnowić i wprowadziłem ponownie na koncert. Jeszcze szybciutko zapytam o plany na najbliższy czas, na ten rok może. No więc tak, bardzo dużo pracuję, koncerty są jakby cały czas, co weekend gramy gdzieś po Polsce, natomiast robię teraz nowy projekt, mogę już zdradzić, ponieważ jest taka okazja, piosenki papieskie, będą pieśni papieskie, będę robił płytę z pieśniami papieskimi, już przymierzyłem się do Czarnej Madonny i do Barki. Także już niedługo też premiera właśnie tych pieśni. Oprócz tego płyta Gentleman Project, czyli tych piosenek właśnie Wodecki i tak dalej. I nowy numer, już niedługo. Myślę, że marzec, kwiecień usłyszymy nową piosenkę, będzie teledysk i tak dalej, więc nowy taneczny klimat bardzo wakacyjny, także chcę czymś zaskoczyć. Oprócz tego to, co mi też w sercu gra właśnie ten projekt, typowo taki muzyczny, romantyczny, to też będzie ujrzy światło dzienne. Także no, dużo pracy, natomiast ja taki pracuś jestem, więc ja po prostu cały czas coś robię. Oglądasz się, tam gdzie miłość zostawiłaś swą. Pozdrawiam wszystkich widzów OX.pl. Mateusz Mijal, pozdrawiam gorąco, cześć.